podróży na Kubie. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od cudu architektury kubańskiej. Jesteśmy na moście Bakunajagwa. Dzień dobry Państwu. Drugi dzień pobytu na Kubie jest przepiękny, przeuroczy i jakże taneczny. Wczoraj po Tropicana Club cały czas się ruszam. Tam pan Piotr mnie widzi, pije pina colada, a jesteśmy na najwyższym moście na Kubie, w drodze z Hawany do Varadero. Już muszę iść do pana Piotra, bo też chcę coś powiedzieć. Panie Piotrze, coś o przyrodzie dzisiaj może poopowiadamy naszym telewidzom. Szanowni Państwo, to jest raj na ziemi. W jaki sposób można korzystać z ich darów? Tak jak w tej chwili korzystamy z kokosa. Proszę popatrzeć, to jest samo dobro. Nie mówiąc, że zawiera... Bardzo dobre. Prawie to samo, co mleko matki ludzkiej. Wobec tego dla dzieci jest to cudowna sprawa, a dla dorosłych uzupełnienie mikro i makroelementów. Bo jest tu kokos, ananas, trzcina cukrowa i rum. A rum tu jest wszędzie. Zobaczymy jeszcze delfiny, zobaczymy jeszcze pole golfowe i bardzo, bardzo dużo tańca. A wieczorem zapraszamy do Los Beatles, gdzie Beatlesi w wersji kubańskiej nam będą rozbrzmiewali i znowu będziemy tańczyć. To jest dobre. Teraz chciałabym. No właśnie, chciałam jeszcze jedną pina coladę. No i oczywiście zatańczyć na tym słynnym moście. Pan Piotr też już pląsa. Będąc na Kubie, musicie być na moście Bakunajagwa i pijcie pina coladę i tańczcie do woli. W drodze do delfinarium mijamy jakże znajome samochody. Delfinarium w Varadero otwarte jest codziennie od 9 do 17. Nasza przygoda w Varadero jeszcze się nie kończy. Jesteśmy w delfinarium, panie Piotrze. To będzie moje jedno z najlepszych przeżyć, tak przypuszczam, bo ponoć będę mogła popływać z delfinami, także trzymajmy za mnie kciuki. Show z delfinami możemy zobaczyć 4 razy dziennie. Wstęp to 15 kuków, pływanie z delfinami to około 70 kuków. A kuki to peso kubańskie, waluta na Kubie. Delfinarium znajduje się w naturalnej lagunie mangrowej, w pobliżu Chaplin Marina. Po koncercie delfinów, tak, bo te ssaki i tańczą, i śpiewają, można dostać swoje zdjęcie zrobione z nimi na platformie. Mnie zaproszono do zdjęcia na tą platformę, no i...
Lips. Or kiss on lips. Przeżyłam chyba najpiękniejsze chwile, chociaż dziwnie to wyglądało. Obiecano mi pływanie, a nie to, co Państwo widzieli. Jeszcze mi się ręce trzęsą, ręce też. Przyjeżdżajcie na Kubę, to są takie wrażenia niezapomniane, dziewczyny. Naprawdę, przyjeżdżajcie, jesteśmy w Varadero, delfiny są kochane. Chodźmy dalej. Salsa z panią Moniką. Rozglądam się, bo gdzieś powinna być w pobliżu i być może, że pląsa na plaży. Choć powiem państwu, że nieopodal są namorzyny, a być może, że tam są magaty. Czyli mówiąc najprościej, syreny w sensie dosłownym. Tak jakbyśmy chcieli widzieć te zwierzęta. Na pewno bez płetwy ogonowej, ale nawiązujące do słynnego śpiewania syren. Rozglądam się dalej. No proszę bardzo. I przypłynęła syrena z Polski. Pani Moniko. Dzień dobry panie Piotrze. Jesteśmy na najpiękniejszej plaży na Kubie, Varadero. Ja nie wiem, czy ja ogarnę to morze, ale dalej idę pływać. Plaża w Varadero ma blisko 21 km, a pływa się tu bardzo bezpiecznie. Pamiętajcie, że wszystkie plaże na Kubie są publiczne. O, widzę, że pan Piotr znalazł ulubioną roślinę. Kokoba unifera. Roślina, która pokrojowo swoimi liśćmi przypomina judaszowca kanadyjskiego. W tej chwili jest w fazie owocowania. Roślina, co ważne, jadalna. Zaraz sprawdzimy. No właśnie, są owoce dojrzałe. W drodze na pole golfowe zatrzymaliśmy się w pięknym parku Hosone. Teraz jesteśmy w centrum, w Varadero, w parku Hosone. To jest oaza zieleni. Co więcej, po prawej stronie mamy morze, po lewej stronie mamy morze, tu mamy piękną zieleń w wodzie, wokół. Nie tylko o tym warto wspomnieć. Pani pląsała przez kilkanaście minut na... Pływałam. Nawiązując do słynnych syren, które w lasach mangrowych żyją. Chcę państwu powiedzieć, że to są ssaki, takie krąglutkie ssaki i słynne syreny. Ale my jesteśmy w cudownym miejscu, bo to jest w centrum Varadero Park. Park Hosone ma 9 hektarów i odwiedza go 500 tysięcy gości rocznie. Jest tu bujna roślinność tropikalna, wiele kolorowych ptaków, piękne sztuczne jezioro, a ja oczywiście znalazłam różowego Cadillaca, Monik w swoim żywiole. Po drodze w Las Americas kupujemy pamiątki kubańskie. Podobizna Che Guevary dosłownie jest wszędzie. Oglądamy małą produkcję cygaro kubańskiego. Każde cygaro tu jest ręcznie, starannie wykonywane. W końcu cygara z Kuby są najlepsze na świecie. No i znowu tanecznym krokiem udajemy się do Xanadu Mansion, położonego na turni San Bernardino.
patrzcie, jak tu pięknie. Po prostu oniemiałam. Brakuje słów, jak patrzę na to morze. Jest tak duża ilość kolorów turkusowych i niebieskich, że dech zapiera. Podziwiajcie, proszę Państwa, bo przyjeżdżajcie tutaj na Kubę, bo warto. Nic piękniejszego chyba się nam nie może przytrafić. W pięknym, kolonialnym Casa di Pont zjedliśmy doskonały obiad. Jeszcze raz nasyciłam oczy tym pięknym karaibskim widokiem. A zaraz po drugiej stronie Casa di Pont jest pole golfowe klub Xanadu. Mili Państwo, jesteśmy w Varadero nadal. Jesteśmy w Varadero na polu golfowym 18-dołkowym. W takich okolicznościach przyrody po lewej znowu mamy przepiękne turkusowe morze i przepięknego prowadzącego Piotra Kardasza, który nam więcej opowie. O sobie nie chcę mówić, ale proszę Państwa, to duża przyjemność móc skomentować to, co widzę. Piękno same w sobie. Pole golfowe powstało w 1937 roku za sprawą inwestycji jednego z multimilionerów amerykańsko-francuskich. Rozwinięta w sposób doskonały. To jest 18 dołków i żeby przejść cały ten etap i wreszcie na greenie trafić do tego upragnionego dołka, taki golfista często musi przejść blisko 4 kilometry. Yeah! Brawo! Wieczorem jesteśmy w Los Beatles Bar. Rozbrzmiewa tu muzyka słynnej czwórki z Liverpoolu. Johna, Paula, George'a i Ringo. Lisia kocha delfiny i golfa.